pojawiały się takie informacje, znowu druga edycja, jakoby właśnie ta idea tej młodej, ładnej, niosącej pomoc szalianki, która no może jednak w swojej dobroci i usierdziu być troszeczkę naiwna, często jest postacią wszelkiej maści romansów, rubasznych ballad i innych takich marzeń, co kult znosi, bo... Znosi. One sobie z tego doskonale zdają sprawę i z tym grają i to wykorzystują. Tak. To jest super. Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie najbardziej miłosierny z prowadzących podcasty Werner Gorder oraz nasz litościwy MG, Rupert Zewsi-Heuten. Tak, a dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o jednej z najważniejszych, przynajmniej w oczach rannych, bohaterów. To wtedy najważniejszej, a nie jednej z. Tak. Tak w każdym razie szali. Tak logika podpowiada. Tak, tej bogini odleczenia, no wiecie, Hellspot i tak dalej. Ale oczywiście również bogini miłosierdzia, łez, wrażliwości i innych rzeczy. Porozmawiamy o tym, jak ona jest właśnie widziana w społeczeństwie Warhammera, jak to się zmieniało na przestrzeni edycji i zapewne co nieco wspomnimy o tym, jak to wygląda na sesjach. A zatem, od początku. Szalija jest jednym z tych głównych bóstw, które wszyscy znamy z podręczników do Warhammera, pojawiła się już w pierwszej edycji i była uznawana jako córka Wereny i Mora. Miała zostać ponoć zrodzona z łez, które Werena uroniła podczas wielkiej wojny bogów z chaosem. Wtedy, kiedy to Mor został tak mocno ranny, że musiał spędzać czas tylko w swoim królestwie. Takie są przynajmniej mity, takie są legendy, ale już rzeczywiście w pierwszej edycji pojawia się tam Shaila jako bogini. Wiemy o jej wyznawcach i o jej kapłanach. Oni widzą cierpienie świata i chcą temu cierpieniu ulżyć, ponieważ Shalia właśnie zrodzona z tych łez de facto trochę zakrawa na takiego boga niemal jak chaos czy bogowie prawości, że zamyka się w takiej bardzo wąskiej kategorii, gdzie ona jest tym niekończącym się miłosierdziem w zasadzie dla wszystkich i dla wszystkiego. I ona w tym swoim miłosierdziu chce ulżyć cierpieniu wszelakiemu. No i oczywiście jej kapłani i wyznawcy starają się to na różne sposoby wprowadzać w życie. Tutaj z ciekawostek, w pierwszej edycji jeszcze mieliśmy zaznaczone, że kapłani Szali nigdy nie powinni odebrać ludzkiego życia, nawet w obronie. To się zmienia później. Tak, to się później zmienia, ale już wtedy, już w pierwszej edycji mamy informację o tym, że zdecydowanie największym wrogiem Szali i jej wyznawców jest oczywiście Nargol i jego wyznawcy z kolei, więc ci pacyfistyczni nasi kapłani Szali dążą w jakiś tam stopniu, w jakiś sposób zawsze do zniszczenia sług pana zarazy, więc pomimo tego całego pacyfizmu jest jednak taka rysa związana z konfliktem i chęcią zniszczenia czegoś. Zakładając, że w ogóle mają na to czas, żeby podejmować takie próby, bo to też jest inna rzecz. Tak, to tutaj zdecydowanie też trzeba wybiec naprzód i powiedzieć, że o ile wszyscy szalianie zgadzają się, że trzeba się przeciwstawiać Narglowi, to bardzo, ale to naprawdę bardzo niewielu zajmuje się tym, żeby właśnie iść naprzeciw zarazie i wyznawcom Nurgla bezpośrednio. Zdecydowana większa część wysiłków, większości zakonu polega na tym, żeby właśnie pomagać chorym, niedołężnym i tak dalej, ofiarom właśnie chorób, zaraz i innych pandemii. Słowo, które ostatnio tak troszeczkę wyszło z użycia, na szczęście. Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć dość mocno, że nie jest to w żadnym wypadku organizacja, która swoje środki, które ma całkiem niemałe, pożytkuje w sposób, by ten świat zmieniać. Tu nie do końca o to chodzi. Tutaj głównym elementem, na którym skupiają się wyznawcy Szalii, na którym skupia się kult Szalii, a dokładniej jego główna organizacja, która nazywa się Zakon Krwawiącego Serca. Według drugiej edycji to jest jedyna organizacja, ale według pierwszej i czwartej są jeszcze inne, więc tutaj też takie różnice. Natomiast o tych pozostałych wiemy relatywnie mało, więc tak czy inaczej większość tych informacji, które będziemy podawali, będą dotyczyły zakonu właśnie Krwawiącego Serca. Ta organizacja nie służy do tego, żeby zmieniać świat. Ona nie służy do tego, żeby wprowadzać jakieś systemowe zmiany praktycznie nigdy. Ona służy do tego, żeby ulżyć w cierpieniu w tym momencie, pomóc w tym momencie tej konkretnej osobie. Tutaj też właśnie wczytując się w zapiski w podręcznikach, wiemy, że wśród samych wyznawców, samych kapłanów jest
no, pewna dyskusja a propos tego, jak wybierać osoby, którym trzeba pomóc, bo wiadomo, że ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, jest mnóstwo, pomagających zdecydowanie mniej. No i są oczywiście różne wersje, w sensie, tak jak w wypadku każdego innego boga, mamy powiedziane, że różne świątynie, różni kapłani, różne jakieś podgrupy w ramach świątyni kładą akcent na trochę inne rzeczy, ale dobrą sprawę praktycznie wszyscy szalianie zgadzają się, że no należy pomagać tym, którzy mają po pierwsze najgorzej, więc to nie jest tak, że niesie się pomoc każdemu w każdej chwili, jeżeli on tej pomocy naprawdę nie wymaga. To trochę na tej zasadzie, że ludzie, którzy no nie mają w życiu łatwo, ale sobie radzą, nie wymagają takiej pomocy, nie mają takiego priorytetu z perspektywy szalian, jak ludzie, którzy zwyczajnie sobie nie radzą, którzy bez tej pomocy w jakiś sposób nie są w stanie, nie wiem, czy to przetrwać do kolejnego dnia, czy w ogóle jakoś rozsądnie bytować, więc tam starają się właśnie szalianie pomagać najbardziej. No i to się w Imperium bardzo często skupia oczywiście na kwestii chorych w pełnym zakresie, czyli od chorób fizycznych, psychicznych, po ludzi starszych, na ludzi, którzy nie potrafią sobie sami poradzić. Tutaj też chodzi o dzieci, ponieważ sierocińce bardzo często są organizowane właśnie jakoś przy tych świątyniach, czy w samych świątyniach. Ludzie, którzy prowadzą te sierocińce, też często, nawet jak sami nie są kapłanami szali, to mają jakieś związki z nią, jeżeli oczywiście nie podpadają pod jakiś, powiedzmy, inną religijną organizację, która w ten sposób stara się coś działać. Zresztą też wielu właśnie kapłanów wywodzi się prosto z sierocińców, tam pobierają pierwsze nauki i tak idą przez życie, chociaż to nie jest jedyny sposób, żeby dołączyć do duchowieństwa. No i oczywiście również nasi kapłani chętnie podróżują wszędzie tam, gdzie uważają, że ich chęć do pomocy może być najważniejsza, najwięcej zmienić. Czyli mamy tutaj oczywiście miejsca objęte zarazą, o których już wspomnieliśmy, ewentualne potencjalne pola bitew, w kampanie wojenne, gdzie zdają sobie sprawę, że będzie mnóstwo potrzebujących, którzy będą wymagali ich pomocy. I tego typu eventy, powiedzmy, są czymś, co często szalian ściąga. Tak, ty tutaj powiedziałeś, że będą szukali aktywnie ludzi potrzebujących pomocy, a no ale akurat jednak można równie dobrze powiedzieć, że pewna część wyznawców szali, tych bardziej zaangażowanych w kult członków Zakonu Krwawiącego Serca, będzie raczej starała się pomóc tu i teraz temu, kogo widzi, a nie szukać kogoś innego. To są takie drobne spory doktrynalne, natomiast cieszę się, że poruszyłeś kwestię sierocińców, bo to może nam jednocześnie załatwić dwie sprawy. Mianowicie kwestię tego, w jaki sposób zaangażować się mocniej w działalność Zakonu Krwawiącego Serca oraz w kwestię ujmę to tak, ty mówisz kapłani, ja powiem kapłanki, gdyż tutaj twarzą, którą prezentuje kult Szalii całemu Staremu Światu, bo to trzeba mocno powiedzieć, że kult Szalii jest rozdzielony na poszczególne organizmy parapaństwowe, a jego zwierzchniczką jest Najświętsza Matriarchini w Curon w Bretonii. To taka tutaj ciekawostka, że ta świątynia w Aldorfie jest najwyższą świątynią, ale dla Imperium, nie dla całego Starego Świata. Ale wracając do kapłanek, kult ten prezentuje się światu właśnie w postaci kobiety, gdyż tak się składa, że najczęściej kobiety zostają kapłankami Szalii i to one najczęściej awansują w jego strukturach i choć zapewne jakieś wewnętrzne rozgrywki personalne się w jego ramach zdarzają, to jednak częściej awans ten ma być efektem po prostu zdolności, a sam kult nie zajmuje się polityką. On właśnie dzięki temu ma środki, które ma, a ma naprawdę dość sporo wbrew pozorom, ponieważ nie jest zaangażowany w politykę i raczej się starają awansować ludzi, którzy po prostu lepiej coś organizują albo cieszą się zaufaniem swojej własnej społeczności i tak dalej w ten sposób. Tak tutaj są te dobre intencje mocno podkreślane i starają się wprowadzać je w życie. Tutaj raczej trudno o intrygi wewnątrz kultu. Natomiast no właśnie mamy tam sytuację, w której są sierocińce prowadzone przez kult Szalii, przez Zakon Krwawiącego Serca. I z tymi sierocińcami sytuacja jest o tyle interesująca, że skoro większość osób zaangażowanych w ten kult to kobiety, to co się staje z tymi chłopcami, którzy lądują w tych sierocińcach? O, to jest ciekawe. Jest ciekawe, no i mamy też
fajną informację a propos tego, wydaje mi się, że właśnie w drugiej edycji, jeżeli tak dopowiem, o ile rzeczywiście większa część kapłaństwa szali to są kobiety, mężczyźni jak najbardziej też się zdarzają. I teraz młodych kapłanów często, nie powiem, że się pcha, ale pozytywnym okiem patrzy się na to, żeby wyruszyli w podróż, wychodząc z tego założenia, że po części podróż to jednak jest no, coś ciężkiego i wymagającego, więc to uczy pokory, uczy no, na swój sposób cierpienia, bo szalia i jej kult ma troszeczkę tego ascetyzmu i tam się pojawiają też elementy tego, na ile sami kapłani powinni cierpieć, na ile powinni przyjmować przyjemności tego typu rzeczy. Więc uważa się, że samo podróżowanie w sobie no jednak jest taką próbą charakteru i dobrze robi młodym kapłanom i kapłanką. A oprócz tego oczywiście mogą się udać gdzieś, gdzie będą w stanie pomóc bardziej, no i w ogóle otrzaskać się ze światem, zobaczyć tak naprawdę ogrom tego, jak wielkie są potrzeby na ich usługi też z drugiej strony. No i rzeczywiście o męskich kapłanach, jak są młodzi, to mamy informację, że takich szczególnie się zachęca. Przystojnych. Tak. Zwłaszcza młodych i przystojnych. Młodych i przystojnych szczególnie się zachęca do tego, żeby właśnie ruszali w podróż, a nie siedzieli w tych klasztorach pełnych młodych i łatwych do wywarcia na nich wrażenia kapłanek. I po posiedzeniu w takim klasztorze, aby możliwie bez łamania serca, chociaż to krwawiące serce to też taka ciekawa ikonografia w tym kontekście, wyruszyli dalej w drogę. Natomiast kiedy ci kapłani już troszeczkę też zdobędą lat i zmarszczek, to często osiadają w jakichś konkretnych świątyniach i tam się dalej jakby prowadzą swoją pracę. Tak, jest taka informacja, natomiast akurat nie to miałem na myśli. Mi bardziej chodziło o kwestię tego, że do tych sierocińców kapłanki głównie szali przyjmują wszystkie dzieci, które są po prostu albo sierotami, albo ich rodzice nie są w stanie ich wychować. W związku z czym, jeżeli w szeregi zakonu krwawiącego serca wstępują głównie wychowankinie tych sierocińców, oczywiście nie wszystkie wychowały się w sierocińcach, ale bardzo często tak się właśnie zdarza, to co się dzieje po pierwsze z dziećmi, z dziewczynkami, które nie wstępują, bo się do tego na przykład nie nadają, albo coś takiego, a co się dzieje z chłopcami? Co się dzieje z większością chłopców? Jest na to odpowiedź. Mianowicie szalianki nie są jedynym organizacją, która raz utrzymuje sierocińce, więc często się zdarza, że po osiągnięciu pewnego wieku, ten wiek, który ja znalazłem, to było 7 lat, przenosi się takich chłopców w inne miejsca. I co jest właśnie ciekawe, bardzo często takim miejscem jest świątynia Ulryka. Mianowicie chłopcy, którzy do 7 roku życia wychowywali się u szalianek, często lądują u Ulryka i to często sprawia, że przeżywają swego rodzaju szok kulturowy, bo na dzień dobry dostają pałką, czego wcześniej nie dostawali u szalianek. Więc wielu z nich ucieka. No i według legendy, jeżeli ktoś, który w ten sposób trafił do kultur, pod futro kultury Ulryka, 5-krotnie ucieknie i zostanie złapany, bo prawie zawsze są łapani, odbędzie swoją karę, to będzie prawdopodobnie osobą, która dojdzie wysoko w kulcie Ulryka, ponieważ Ulryk bardzo ceni właśnie umiejętność przetrwania nawet takich niepowodzeń i takich trudności, jak próby ucieczki z kultu Ulryka. To swoją drogą jest ciekawa koncepcja a propos właśnie tej, nazwijmy to, wymiany młodego na rybku między Szalią a Ulrykanami. No bo rzeczywiście kult Ulryka to też jest ten, który zwykle nam się kojarzy właśnie z mężczyznami, prawda, ci niby wikingowie, północ, topory, wilki, prawie berserkerowie. Natomiast o ile Szalia jako kult żyje praktycznie ze wszystkimi większymi kultami w zgodzie, tymi oficjalnymi, legalnymi, o tyle właśnie z Ulrykiem najmniej jej po drodze, prawda? Można by się sugerować tym, że do Mora i Wereny jest jej zdecydowanie bliżej z racji tego, że no, oba bóstwa po pierwsze są bóstwami rodzicielskimi w kontekście Szalii, no ale też z jednej strony Werena w kontekście mądrości i wiedzy, co na pewno też jakoś się pokrywa z tym, czym się zajmuje Szalia. No i oczywiście Mor, który no, na swój sposób pomaga tym, którym Szalia już pomóc nie może. Więc to są takie, wydawałoby się, oczywiste, naturalne jakby ścieżki, w które można pójść. Z tym Ulrykiem fajne, ale takie no, troszeczkę kontrowersyjne, nie wiem też. Zastanawiałbym się, na ile to liczy w różnych częściach Imperium, bo wiadomo, że w Middenheim czy nawet w Reiklandzie wydaje się to być oczywiste, to można by się pokusić, i to tak już moja czysta inwencja, że w takim Talabheim czy dajmy na to Steel Irlandzie już inaczej się do tego podchodzi z racji samych odległości geograficznych, tego jak niektóre kulty są poważane i tak dalej.
Wiesz, to nie jest uniwersalna zasada, jeżeli właśnie mówimy o Ulrykanach, no to wiadomo, że mówimy o północy Imperium, ewentualnie Kislewie, różnych tego rodzaju regionach, a jednak nie Tilei, nie Księstwa Granicznych, nie Bretonii, a tam również działa kult Shalii. Tutaj jest, to jest jako przykład podawane, natomiast jeśli chodzi o te dzieci, które wychowują się w domach dziecka prowadzonych przez w przytułkach prowadzonych przez Shalianki, to jest jeszcze jedna ciekawostka ich dotycząca, mianowicie kult Shalii w pewnym sensie, nie wiem czy to można tak powiedzieć, ale jest jednym z największych brokerów małżeństw w Imperium albo nawet w całym Starym Świecie, ponieważ tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie wszystkie dzieci nadają się do kultu. Nie wszystkie dzieci zostaną kapłanami, kapłankami w większości przypadków, więc coś się musi z nimi stać. W związku z tym wiemy, że często się zdarza, że kult aranżuje małżeństwa dla tych dziewczyn, które wychowały się w tych przytułkach, z jakimiś mieszczanami, coś takiego, żeby tam w miarę było ok, w zamian za różnego rodzaju dobrowolne oczywiście datki na potrzeby kultu i pomoc ubogim w przyszłości. Co ciekawe, te dziewczyny, które się wychowały w ramach kultu Shalii, mają dość dobrą opinię, jeśli chodzi o kwestie bycia dobrymi żonami, matkami itd., itd. W ogóle kwestia związana z opinią szalianek, gdyż są to w większości szalianki, w świecie jest bardzo ciekawa, ale to myślę, że do niej na pewno musimy wrócić później. Najtrudniejsze do odnalezienia miasto Imperium to oczywiście Delbert, często mylone z Delbren. A skąd te pomyłki? Czas na odrobinę historii. Na mapie pierwszej edycji Delbert znajduje się na północny wschód od Altdorfu i północ od rzeki Talabek w wielkiej prowincji Midlandu. Jednak w potępieńcu Delbert znajduje się już na drodze Altdorf-Middenheim nad rzeką Dale. W efekcie tego na mapie burzy chaosu Delbert przesunięty został na północ, co sprawiło, że i druga edycja umieściła Delbert przynajmniej o 100 mil dalej na północ niż pierwsza, utrzymując tę lokalizację w kampanii 1000 Tronów. Zatrudniany przez GW Andy Loch, chcąc rozwiązać konflikty między edycjami, postanawia, że wszystkie mapy pierwszej edycji błędnie jako Delbert opisywały miasto Delbren, zrzucając winę na leniwych, rejklandzkich kartografów. Zatem tworząc nową wersję Wroga w Cieniach, zastępuje oddalone od pierwotnej lokalizacji o 150 mil Delbert nowym Delbren, aby miasto znajdowało się w miejscu pasującym do fabuły kampanii. I stąd wszystkie nieporozumienia związane z Delbert, Delbren i leżącego czasem nieopodal Schoppendorf. A zatem gdzie ostatecznie leży Delbren? Tam, gdzie w czasach pierwszej edycji znajdował się właśnie Delbret, który ty możesz posiadać na wyjątkowej mapie od niepraktycznego kartografa, aby już nigdy nie zaginął. A tutaj ja myślę, że to od razu można dodać, bo rzeczywiście pojawiały się takie informacje, znowu druga edycja, jakoby właśnie ta idea tej młodej, ładnej, niosącej pomoc szalianki, która no może jednak w swojej dobroci i usierdziu być troszeczkę naiwna, często tak naprawdę jest postacią wszelkiej maści romansów, mniej lub bardziej lubasznych ballad i innych takich marzeń, co kult znosi, bo te szalianki jednak są zawsze w bardzo takiej pozytywnym... One sobie z tego doskonale zdają sprawę i z tym grają i to wykorzystują. Tak. To jest super. Tak, no więc kult jest tego z całą pewnością świadom, ale ponieważ te ich kapłanki są zawsze przedstawiane jednak w pozytywnym świetle, to właśnie nie ma z tym dużych problemów. No i mamy też wspomnienie o tym, że są sytuacje, gdzie pojawia się taki typowy, nazwijmy to, klient świątyni szalianek. Ja myślę, że to jest oczywiste nawiązanie do podchmielonych panów, którzy przychodzą do baru i próbują poderwać barmankę. I wiesz, właśnie tacy starsi panowie, którzy szukają właśnie tej pięknej, młodej, rezolutnej szalianki, to tak często chodzą do tych świątyń i w świątyniach od razu takiego pana bardzo szybko się identyfikuje i do niego bezpośrednio posyła się oczywiście najstarszą dostępną szaliankę, aby może troszeczkę dał sobie spokój. No jest też ciekawa informacja, że przedsiębiorczy poszukiwacze przygód doszli do wniosku, że to jest dobra metoda, ponieważ to im zapewnia możliwie najbardziej doświadczoną szaliankę, co może oczywiście pomóc we wszystkich kwestiach związanymi z leczeniem ich odniesionych na przygodach obrażeń. Dokładnie tak. Natomiast kult Shalii wcale nie jest taki miłosierny w stosunku do innego rodzaju druków, które się pojawiają. Te druki mają przedstawiać różnego rodzaju kontrowersyjne kwestie, które oczywiście nigdy nie miały miejsca, dotyczące właśnie tych młodych kapłanów Shalii, których wspominałeś, i tych szalianek młodych, o których również wspominaliśmy już. Jakby to ładnie powiedzieć, żeby nie było ten... żeby można było to puścić przed 19. Więc generalnie, jeżeli są druki, które opisują to w za bardzo dosłowny sposób, a właściwie jeżeli w ogóle opisują tego typu rzeczy, to te druki są jednak ścigane i nie znajdują tutaj sympatii ze strony Zakonu Krwawiącego Serca i takie druki się zwalcza. Więc tutaj można powiedzieć, że
kult Shali bardzo, ale to bardzo dba jednak o swój wizerunek, bo takie niezbyt nadające się dla dzieci opisy to jednak zwalcza. I fantazje tych właśnie specyficznych grup ludzi, którzy jednak ten świat zamieszkują. I trzeba przyznać, że to skuteczne dbanie o wizerunek rzeczywiście widać, bo chyba żaden inny kult nie ma tak pozytywnego imadżu i tak, wiesz, pozytywnej brand recognition wśród społeczeństw Starego Świata, jak właśnie kult Shali. Tak swoją drogą w kontekście tych świńskich opowieści o szaliankach też jest ciekawa kwestia, która nie jest za bardzo rozwinięta, jeżeli chodzi o kwestię erotyki, seksu, czy w ogóle potem, nie wiem, długotrwałych związków, bo wiem, że szalianki jak najbardziej zawierają małżeństwa. Często, i to też jest powiedziane, wychodzi na to, że pacjent, którym kiedyś się opiekowały, staje się tym wybrańcem, z którym biorą ślub. I dalej oczywiście kontynuują swoją karierę jako kapłanki. No, z tych informacji o tych młodych kapłanach, którzy podróżują od świątyni do świątyni, no to możemy przypuszczać, że jednak co jakiś czas jakieś tam serduszko złamią i pokażą nowy obraz cierpienia i smutku takiej młodej kapłance lub tuzinowi, jak dużo podróżują. Różnie to może być. No a z drugiej strony właśnie mamy te kwestie ascetyzmu i takiego samoumartwiania się wśród szalianek. Bo mamy wymienione takie dwie sekty z gatunku tych sekt mało popularnych i bardzo odchodzących od standardów, to też Księga Zbawienia się tutaj kłania. Tam są wspomnieni Plague Wardens, czyli nazwijmy to strażnicy zarazy, i to jest taki odłam, który stara się zniszczyć siedlisko zarazy w takim, na dobrą sprawę, sigmaryckim stylu, czyli przyjechać do wsi, zabić dechami, spalić wszystko, łącznie z zarażonymi ludźmi, i oni wiedzą, że to nie jest dobre, ale uważają, że cel uświęca środki, tylko że to jest zdecydowana mniejszość, w sensie na tyle mała, że na połę graniczy z legendą. No a z drugiej strony mamy wspomnienia też o cierpiących sercach. To już nie jest jakaś taka bardzo sformalizowana grupa, ale ci, którzy rzeczywiście zastanawiają się nad tym, że skoro ich bogini zawsze płacze z bólu nad światem i wszystkimi, którzy w nim cierpią, to na ile oni jako kapłani mogą sobie pozwolić na coś innego i sami starają się siebie umartwiać na różne sposoby, robić sobie no, de facto przykrości, żeby samemu cierpieć. No i to jest bardzo szeroko rozumiane w różnych aspektach, na kogo trafisz, na tego bęc, więc to nie jest tak, że jest jedna główna linia, jak się do tego odnosić, ale to też jest ciekawe w kontekście właśnie, czy to cielesności, prawda, erotyki, czy właśnie długotrwałych związków. Chociaż znalazłby się pewnie nie jeden kapłan Shali, który by powiedział, że właśnie on cierpi podobnie jak bogini ironii łzy z powodu bycia w związku małżeńskim. Więc ja myślę, że tu też jest droga naokoło w tym wszystkim. Tak, mi się bardzo podoba, że tutaj gdzie byś nie popatrzył, to zawsze znajdziesz jakiś wyjątek, który może regułę potwierdzać lub próbować obalać, jeśli by tych wyjątków miałoby być więcej. Na przykład ja sam jeszcze nie kilka minut temu wspominałem o tym, że zakon krwawiącego serca i generalnie cały kult Shali jako cel nie stawia sobie z wielkiej zmiany świata, która by w jakiś sposób wpłynęła na poprawę bytu wszystkich, tylko rozwiązuje konkretny problem. A tymczasem w XXII wieku kalendarza Imperium w Marienburgu miał miejsce synod kleru Shali, który doszedł do wniosku, że należałoby jednak coś zrobić i zreformować kary, jakie są wymierzane w podzielonym na trzy części, co najmniej, bo to czas trzech cesarzy, imperium, i sformował specjalny nowy zakon, który miał się tym zajmować, też wyjątek od tego, co wiemy z drugiej edycji, że przecież jest tylko jeden zakon w ramach kultu Shali, i ten zakon wysyła misjonarzy tak długo, aż udało mu się przekonać do tego, żeby w wielu miejscach zrobić reformę sądownictwa polegającą na jakimś zwiększeniu humanitaryzmu kar, a ten humanitaryzm miał polegać na tym, że więźniów już nie tylko poddawano egzekucji i obcinano im ręce za kradzież, ale również zaczęto częściej wrzucać ich do więzienia. Ostatecznym, największym zwycięstwem tego wszystkiego było to, jak w roku 2319 kalendarza Imperium te założenia przyjął Magnus Pobożny, który wydał wtedy Lex Imperialis Salvationis et Misericordiae, czyli kodeks, który ma regulować albo być raczej wzorcem dla innych władców imperialnych, jak ma wyglądać wymierzanie kar w całym imperium. Więc wiesz, tutaj wszędzie znajdujesz jakiś taki wyjątek od tej reguły, która niby ma być, wiesz, ogólna. Tak, i teraz chętnie też wspomnę o kolejnym w archiwach Imperium w tomie drugim, przy okazji opisu takiego słynnego hospicjum Shali. Mhm.
o którym co jakiś tam czas gdzieś wspominamy, jest informacja, że ono zostało ufundowane w 2243 roku przez cesarza Ebharta Sprawiedliwego. Przy czym to jest cesarz dla Reiklandu tylko. Tak, imperatora Altdorfu, który sam był kapłanem Szalii. Więc trzeba pamiętać, że ten stan duchowny to jest stan, który może się jednak łączyć z różnymi innymi stanami. I też właśnie z takich dużych podziałów, jeżeli chodzi o zakon Szalii, to pamiętajmy, że nie wszyscy szalianie to muszą być lekarze, położne, czy nawet aptekarze, ale są ci ludzie, którzy rzeczywiście sami pomagają jako na tej pierwszej linii frontu, nazwijmy to, z nieszczęściem, zarazą i całą resztą, a są ludzie, którzy jak najbardziej specjalizują się w tym, żeby to wszystko organizować. I o ile wszyscy z nich, których mam wspomnianych, zazwyczaj w jakiś tam sposób pokazują się bez przepychu, tak powiedzmy, w sensie to są zawsze te proste szaty, brak zbytku jakichś szczególnych luksusów, nawet jeżeli stan im na to pozwala, to będą relatywnie tacy, no... Ascetyczni. Ascetyczni, tak. Ale no, mogą być to ludzie niejednokrotnie jednak bardzo potężni i wpływowi, z odpowiednimi koneksjami rodzinnymi, i to też fajnie byłoby o tym pamiętać na potrzeby sesji popisu świata, że tak, to nie jest tak, że każdy kapłan Szalii tylko chodzi w tej swojej ostatniej wytartej szacie i tylko leczy, ale tam są naprawdę sprawni zarządcy, którzy no, kontrolują było, nie było jedną z potężniejszych, a przynajmniej większych organizacji w starym świecie. Słuchaj, ilość okazji do tego, by pociągać za sznurki w sytuacji, w której jest się odpowiedzialnym za ileś tam małżeństw w mieście, jest duża. Tak, no i, no i wiesz, i ta dobra wola, no poza tym właśnie też być tym takim łącznikiem, też dla wielu ludzi, my to zwykle, wydaje mi się, że kojarzymy z morem, prawda, jak mamy tę wróżbę losu, mamy o tym powiedziane, że wszyscy w Imperium przez to przechodzą, no ale prawda jest taka, że wszyscy przechodzą przez ręce kapłanek Szalii jeszcze wcześniej, no bo większość położnych to są kapłanki Szalii. Większość właśnie takiego, nazwijmy to, wsparcia medycznego, które jest nisko bądź nieopłacane, to są kapłani Szalii, więc wszyscy rodzący się ludzie, wszyscy ludzie, którzy mają jakiś problem, bardzo często no, trafiają pod dachy świątyń Szalii i tylko ci, którzy mają pieniądze na to, żeby zamawiać doktorów i nie wiem, czy nawet czarodziei, są z tego wyłączeni, a zakładam, że nawet szlachcianki mogą chcieć rodzić właśnie pod opieką kapłanek Szalii. Zresztą o tym też się przewija gdzieś ciekawa informacja, tak jeszcze dokończę. Jest taki właśnie cytat, jak jakiś szlachcic mówi, że to byłby dla niego wstyd pójść do świątyni Szalii, bo ludzie będą myśleli, że on jest biedny, że sobie nie radzi, że potrzebuje darowizny i takiego wsparcia dla biednych, a on jest prawdziwym szlachcicem z majątkiem, więc on tylko będzie zamawiał najdroższych doktorów. Z drugiej strony Karl Franz jednak, chociaż jest patronem gildii bodajże medyków, tam są dwie gildie, zawsze je mylę, więc teraz nie bierzcie moich słów za bardzo poważnie, ale generalnie jednej z nich patronuje, to i tak woli się leczyć u szalianek, gdyż z jakiegoś powodu to działa. Ja wiem, że to przeczy temu, co ty powiedziałeś przed chwilą, ale jednak no, wiesz, jest to kult, który może pochwalić się sukcesami. O, tak. Tak w ogóle właśnie w kontekście leczenia się u szalianek, bo to działa, to też miałem takie przemyślenie, a wiem, że to się pojawia często i to jest problematyczne dla wielu ludzi już na sesjach, że gracze traktują szaliankę jako takie miejsce, gdzie po prostu robisz pełnego resa, bo cud, dziękuję, magicznie ci leczy wszystko, mutacje ci schodzą i co tam jeszcze. No i oczywiście jest szereg narzędzi, żeby sobie z tym radzić. Pierwsze mamy to, że kapłani szali no rzeczywiście po pierwsze starają się pomagać tym w największej potrzebie, a nie koniecznie tym, którzy no może i stoczyli walkę, nie wiem, z kawenami w podziemiach czy coś takiego, ale sami się powinni wylizać w ciągu 2 czy 3 tygodni, a tutaj są ludzie, którzy potrzebują pomocy na już. Oczywiście jest też kwestia tego, że nikła część kapłanów w ogóle potrafi czynić cuda, ale jak się przygotowywałem do odcinka, to zdałem sobie sprawę też z tego, że no jednak, wiesz, duża różnica między modlitwą a magią jest taka, o ile mechanicznie to dla nas zwykle działa bardzo podobnie, nawet po części fikcji świata jest dużo podobieństw, których zauważenie skutkuje skargą i herezją i stosem. Jednak mi się wydaje, że istotne jest to, że aby kapłanowi cud w ogóle miał szansę się zrealizować, to ten kapłan musi szczerze myśleć, że to, co robi w danym momencie, jest
najlepszym tym, co może robić w takim kontekście, prawda, leczenia przez kapłankę Shalii. Więc nawet jeżeli poobijana drużyna bohaterów przychodzi do takiej świątyni i oni mówią, że chcą leczenia i oni nawet zapłacą mnóstwo za to leczenie i tej kapłance, bo jest tam ta cudowna, która może te cuda czynić, to jeżeli ona nie ma takiego sama w sobie głębokiego poczucia, że im w ogóle jest warto pomóc, to nawet jeżeli będzie się starała, to ten cud może nie powstać, no bo to jest troszeczkę takie, wiecie, w tej modlitwie mówienie bogini, no pani weź i wykaż jej łaskę swoją dla nich, chociaż wielu innych cierpi, ja w sumie teraz bym pomagała wielu innym, no ale oni tutaj przyszli, zaoferowali dużo złotych monet, więc może tak będzie dobrze, ale nie po to byłam kapłanką, więc to jest takie moje przemyślenie, które może komuś na sesji pomoże w takich problemach. Tak. Tak, ja takich problemów nie mam, generalnie staram się unikać, nie, no żartuję. Unikać kapłanek Shalii, tak na wszelki wypadek. Tak na wszelki wypadek, wiesz, wbrew pozorom, to jest bardzo dużo wyjątków od tego wszystkiego, wiesz, ludzie często lubią świątynię Shalii i kapłanki Shalii i w ogóle, i one mają naprawdę bardzo pozytywny obraz w społeczeństwie, ale nie wszyscy jej lubią, na przykład podobno żołnierze mają starać się jednak próbować nie do końca tam lądować z różnych względów. No, może dlatego, że są przyzwyczajeni do tego, że bliżej jest Cyrylika albo coś takiego, albo że tylko te poważne rzeczy lądują w świątyni Shalii, a te, co mnie właśnie trafiło tą strzałą, no to kolega wyciągnie, przyklepie się i będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja jestem całkiem zdrowy, ja wcale nie potrzebuję kapłanki Shalii. Więc takie reakcje też mogą być w społeczeństwie. Jak najbardziej, no a tym bardziej, wiesz, jeżeli dowodzisz swoją armią czy oddziałem, to nie chcesz, żeby twoi ludzie jakoś szczególnie dużo czasu spędzali w towarzystwie ludzi, którzy im mówią o miłosierdziu do wszystkich, tak? Jak ty tutaj toczysz wojnę o naprawdę ważny strumyk na granicy z włości, nie? I generalnie obniżali morale, bo są mili i w ogóle, a tak. Ty chcesz, żeby żołnierze byli wściekli, źli i zabijali przeciwnika, a przynajmniej brali go do niewoli. Dokładnie. No, myślę, że powoli będziemy kończyć, chociaż tak swoją drogą to jeszcze podrzucę tutaj dwa pomysły, które mi się skojarzyły, jeżeli chodzi o inspirację. I z jednego sam korzystałem. Jest taki stary film The Sleepers, Uśpieni. Nie wiem, czy ktoś znał. Świetny film, tam jest fajna postać księdza, granego przez bodajże Roberta De Niro. I mi się strasznie podoba, jak ona jest tam przedstawiona, bo to jest taki ksiądz, który trochę chyba kiedyś był gangsterem, ale potem dostał powołania i poszedł pracować z drugiej strony. O tym jest parę fajnych fragmentów. No i on stara się pomagać jak może, jako ten ksiądz. Ja miałem swego czasu właśnie na tym wzorowanego kapłana Shalii, który też był jakimś tam byłym żołnierzem i wiele rzeczy zrobił złych. Potem się nawrócił, stara się pomagać w ten dobry sposób, no ale czasami inaczej się nie da, bo go ktoś wkurzy, a wciąż jeszcze tam parę w łapie ma. A lagą drewnianą przywalić można akurat. Tak, znaczy, nie powinno się. No nie powinno się, ale to nie jest broń, więc nie jest zabronione posiadanie lagi drewnianej. Ale czasem trzeba. A oprócz tego jeszcze tak, jak pamiętamy Grę o Tron, która skończyła się, jak się skończyła, to tam była postać przecież tego skowronka całego z tego kultu, który fajnie nam wyszedł na najważniejszą głowę tam w najważniejszą głowę w królestwie. No niech będzie, ma to sens, co powiedziałem. W każdym razie, który wtedy, prawda, jakby uosabiał wiele tych aspektów, o których tutaj mówimy, o Shalii, bo on dalej chodził w tych swoich prostych szatach, chyba tam na boso czy w sandałach, jako taki starszy, prosty koleś, to niby chce wszystkim pomagać, no a z drugiej strony trzęsie całym królestwem. Jego siostry, które tam były takie silnorękie, to też takie... Shame. Tak, shame, stary, shame. Niby estetyczne, ale myślę, że to wszystko bardzo ładnie może się spinać pod inspirację właśnie na rzeczy do robienia z szaliankami inne niż zwykle, bo o ile ta idea właśnie tej prostej, młodej, pięknej dziewczyny, której dłonie leczą, to jest fajny archetyp, ale jak chyba zazwyczaj w tych naszych odcinkach zachęcamy was, żeby wyjść poza te najbardziej oklepane ramy. Strasznie dużo dziwnych słów tutaj używam w kontekście tych młodych szalianek, ale wiecie, o co mi chodzi. Powodzenia na sesji życzę. Tak, a jeszcze tylko zrzucę tutaj dwie takie informacje, których nie udało mi się wpleść w toku naszej dzisiejszej rozmowy. Dodam, że dla wyznawców Shalii świętą górą jest góra o nazwie Heiligerberg, która znajduje się na południe od przełęczy Czarnego Płomienia. Tam około 2000 lat temu miała się właśnie
wyznawcom objawić Shelia i stoi tam opactwo Shelii do dziś dnia, w którym jeszcze niedawno miała żyć kapłanka, która naprawdę potrafiła czynić cuda, jeśli chodzi o leczenie różnego rodzaju chorób. To tak tylko, jeśli potrzebowalibyście jakiegoś dodatkowego powodu, żeby ruszyć na południe w kierunku właśnie księstw granicznych. A druga rzecz to, jeżeli będziecie jechali do głównej siedziby kultu w Couronne w Bretonii, to pamiętajcie, że w Bretonii chłopom nie wolno zakładać białych szat, a białe szaty są tradycyjnymi szatami szalianek, w związku z czym w Bretonii kler niższego stopnia nosi szaty żółte i wielu pielgrzymów również zakłada żółte, na wszelki wypadek, żeby uniknąć konieczności tłumaczenia się z tego, że oni nie są Bretończykami i nie są zbiegłymi chłopami i oni się nie przebrali, tylko przyjechali tu z Imperium i wiecie, rozumicie. Tak, ze swoją drogą świetnie, że o tym wspomniałeś, bo kiedyś mieliśmy cały materiał o pielgrzymkach, podróży, turystyce i tak dalej, no ale rzeczywiście te pielgrzymki są czymś, co w naszej historii się bardzo często zdarzało. W świecie Warhammera też powinno być bardzo częstym doświadczeniem. No jest dość. Tak. To na zasadzie bardzo częstym, że praktycznie każdy na jakiś kiedyś był, a właśnie pielgrzymki za Shalią powinny być, wiecie, też jednymi z tych popularniejszych, no bo każdego coś gdzieś boli, więc w sumie fajnie by było, gdyby przeszło. A do tego jeszcze dochodzi fakt, że było, nie było, ta główna świątynia właśnie w Couronne jest relatywnie blisko Imperium, jakby się nad tym zastanowić. I podróż do niej też powinna być relatywnie łatwa, bo się no, płynie rekiem, a potem troszkę nad morzem, co z jednej strony łatwo i szybko, bo w powodzie, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o pomysły na sesję, no to całe pływanie po rejku, mamy Marienburg, potem mamy wybrzeże, morze szponów, piratów i co jeszcze, aż wreszcie lądujemy w Bretonii, więc ja myślę, że na mini kampanię, jak nie na całą i taką poważną kampanię, inspiracji aż nadto, więc bierzcie, korzystajcie i idźcie spokojem w sercu. Krwawiącym. Nad niedolą tego świata, ale idźcie tak. Już. A... Gdyż my już trochę... Nam jakoś też myśmy dzisiaj... się już trochę na dzisiaj rozgadali. Tak, bo właśnie jakoś tak dawno nie było i teraz proszę, siedzą i gadają. Oczywiście miejsce na podziękowanie za wielkie miłosierdzie i wsparcie naszego przytułku dla sierot w cieniu Imperium Podcastu dla naszych patronów, którzy sprawiają, że możemy sobie siedzieć w tym naszym małym pokoiku na poddaszu sierocińca i nagrywać kolejne rozmowy. Jeżeli chcielibyście dołączyć do patronów, to wszelkie informacje znajdują się w opisie odcinka. Zapraszamy naszego patronajta. Tam przygotowujemy co jakiś czas różne niespodzianki właśnie dla nich. A jeżeli chcecie dołączyć do innych sierot, no to zapraszamy na naszego Discorda. Tak, tam możemy sobie przedyskutować, dlaczego nie kradnie się od świątyni Shalii. Pograć w berka. Na przykład. I oczywiście jak zawsze czekam na wasze komentarze i pomysły pod tym filmem i słyszymy się niebawem. Dokładnie tak. Do usłyszenia. Trzymajcie się i chwała Imperium.